Witajcie serdecznie. W dzisiejszym odcinku obiecane frezy typowo z Chin. Tu taki troszkę chwyt marketingowy zrobiłem, żeby było ciekawiej, ale przeszukując ostatnio czeluści Aliexpress i Banguda znalazłem frezy, które są identycznie, identycznie wyglądają tak jak te frezy tutaj w tym pudełku i mogę się założyć, że to są frezy, które zostały przez jeden ze sklepów budowlanych właśnie sprowadzony z Chin, tak jak większość rzeczy, nie? No, ale tak jak mówiłem ostatnio, zastanawiamy się często, jaki frez kupić, żeby nie przedobrzyć, żeby nie kupować niepotrzebnie drogich frezów, bądź chcemy mieć za jak najmniejsze pieniądze, jak najwięcej e, takich narzędzi i chcielibyśmy z nich korzystać przez długie lata. Czy to się opłaca? I czy e, warto w ogóle kupować takie frezy? Zobaczcie sami i zapraszam na film. Frezy, które tutaj mam w tym pudełku, są w kolorze żółtym. Czy Wam to coś nie przypomina? Zresztą widzieliście już na ikonce, więc mogliście się wcześniej domyślić, że właśnie to, to jest taki zestaw w ładnym pudełeczku wyścielany tutaj gąbką, zrobione dwa, dwie półeczki. W zestawie dostajemy imbusik, który pozwala nam wymienić, ewentualnie dokręcić łożysko na frezach z łożyskiem prowadzącym. I do tego nic więcej nie ma. Ładnie, że tutaj w tych miejscach są poopisywane wszystkie dane, takie podstawowe, techniczne. W zasadzie spoko to wygląda, ale na tym wyglądzie można by było powiedzieć, że sprawa się kończy. Nie, niekoniecznie. Słuchajcie, wspominałem w poprzednim odcinku że nie warto kupować zestawów właśnie takich rozbudowanych. To już jest, można powiedzieć, podstawowy zestaw, ale jest już rozbudowany o frezy profilowe, które robią nam dwa profile. Także tutaj, no, można powiedzieć, że taki malutki zestaw rozbudowany. To jest akuratnie w takim malutkim pudełeczku, bądź kto jak woli w walizeczce. Drewnianej ale są jeszcze takie duże zestawy, gdzie jest tam kilkadziesiąt sztuk tych frezów. One się tam kształtowo delikatnie od siebie różnią. I tutaj mamy tak, dostajemy w zestawie raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć frezów, które mają łożysko. Oprócz tego dostajemy frezy bez łożyska, które mogą służyć nam czy do robienia dużych rowków, czy do. Planowania, wykonywania rowków, wykonywania faz wewnętrznych. Załóżmy, jak ktoś ma zamiłowanie do robienia desek, do krojenia bądź podawania, można sobie taki kształt, czy to taki trójkątny, czy taki półokrągły, można sobie taki robek wykonać. Frezy ładnie pomalowane na żółty kolor są też w kolorze czerwonym, także ja tutaj obstawiam, że to jest typowy, można powiedzieć, chiński produkt. Co ja mogę na temat tych frezów powiedzieć? Mogę powiedzieć na ten temat tyle, że jeżeli chodzi o czas, jaki mam je u siebie, to jest gdzieś około też blisko 2 lata będzie. Część frezów pracu, pracowała bądź pracuje cały czas, a część frez, frezów tak na dobrą sprawę nigdy nie wykorzystałem. Bo na przykład ten frez trójkątny, ten frez trójkątny, ten fres jest do wykonywania takich rowków odwróconych, gdzie dno rowka jest szersze niż góra. I ten frez półokrągły to były frezy, których nigdy nie używałem. Dwa najczęściej, trzy najczęściej użyte widać po stopniu zużycia i po, po lakierze. To jest ten dwupiórkowy, ten i ten. Ten do rowków on idealnie nadaje się pod płytę 4 mm. Także tutaj. Te frezy były wykorzystywane. Czy warto kupić taki zestaw? Moim zdaniem nie. Ja zapłaciłem za ten zestaw gdzieś około 60 zł. I tutaj powiem Wam szczerze, że mogłem sobie troszkę dołożyć pieniędzy i kupić na sztuki. Tak jak te frezy z Dedry. Tutaj też moje oczy poszły za. Za, za tym i spodobał mi się kolor, spodobało mi się samo pudełko. I to były moje w zasadzie pierwsze frezy, które zakupiłem. Jeżeli chodzi o łożyska tych frezów, one tutaj tak dosyć ciężko wychodzą, ale. Jeżeli chodzi o łożyska, tutaj są zdecydowanie dużo mniejsze łożyska niż we frezach samej dedry, ale to też jest tutaj z tego co widzę wymuszone samą konstrukcję, bo, bo gdyby to było dużo, no to mamy tutaj dosyć mocno okrojone zakres działania takiego freza stożkowego. Łożyska mają w zasadzie, wszystkie łożyska mają dosyć duży luz. Czy ja zauważyłem działanie, oddziaływanie tego luzu na y, jakość cięcia? Raczej nie. Y, z tym, że obawiam się, że może być taka sytuacja, gdzie to łożysko po prostu w którymś momencie się rozsypie i będzie to do bani. Sam czpień. Nie ma jakiegoś bicia, jest dosyć ładnie wyszlifowane, zeszlifowane na szlifierkach. Nie jest to gdzieś tam toczone, bo to już by był chyba totalny skandal, jak byłoby to toczone, taki frez. Także tutaj no, średnica jest w normie. Nie ma jakiegoś tam większego problemu z tym, żeby stosować te frezy. Jak widać na załączonym obrazku, te frezy... Tak jak mówiłem wcześniej, jedne są, ostrzone, jedne są używane, inne nie są używane. Fabrycznie kupując te frezy, tak na dobrą sprawę wszystkie są naprawdę dobrze naostrzone. Tutaj nie mogę zarzucić, żeby któryś był fabrycznie gdzieś tam tempy i nie chciał i od pierwszego dnia gdzieś przypalał. Ja bodajże na na którymś, na którymś filmie, bodajże chyba któryś zegar robiłem, tam jest gdzieś pokazane właśnie jak tymi frezami. Frezowałem, planowałem taki krążek orzechowy i z tego robiłem zegar. One naprawdę dają, dają radę, z tym że te frezy do planowania, które mam. No one nie są za duże i one się troszkę narobiły i one są już tępe, zresztą tutaj po krawędziach nawet dosyć mocno czuć, że one już nie, no nie są pierwszej świeżości. Takie po, szybkie podsumowanie, czy ja bym kupił taki, jeszcze raz taki zestaw? Nie. Wiecie co, naprawdę zastanowiłbym się teraz jeszcze raz nad tym, czy kupić takie frezy w zestawie, czy kupować pojedynczo. Na, na pewno na dzień dzisiejszy, jeżeli będę kupował jakieś frezy, to będę kupował poddaną pracę. Nie warto te frezy naprawdę. Szkoda tych pieniędzy do tych frezów, których nie użyłem, i tu spokojnie można byłoby się pokusić o kupno. Załóżmy zamiast tutaj tylu frezów, można byłoby sobie kupić dwa, które bym potrzebował, i tak do każdej. Jakiejś innej pracy można skompletować sobie całkiem zacny zestaw, który niekoniecznie jest opakowany w jakieś super, mega pudełko, ale jest, są frezy dużo lepsze. Mógłbym sobie tutaj troszkę ponarzekać na frezy, właśnie te chińskie, ze względu na to, że w dosyć szybkim tempie, mimo tego, że one nie pracowały jakoś super, mega dużo, bo kilka robót, kilka robót zrobiły, kilka fazowań, kilka takich tych i gdzieś zaczynają się tępić. I naprawdę wolałbym, na dzień dzisiejszy, wolałbym sobie dokupić gdzieś pojedynczo. To jest akurat nie zestaw który kupiłem w Obi i ten zestaw no drugi raz bym go nie kupił niestety. No sorry. Dobra. To było takie moje podsumowanie, moja opinia na temat tych frezów. Ja nie będę wam tutaj pokazywał jak te frezy pracują i jak wychodzą spod jak materiał wychodzi spod tych frezów. Ze względu na to, że akurat nie do tych frezów, nawet nie warto naprawdę uruchamiać kamery i puszczać, i gdzieś tu się babrać z jakimiś dechami. No, to, co ma sfazować, to sfazuje, Ale nie oczekujcie po tych frezach, nie wiadomo, jakich, jakiej, jakiejkolwiek super mega precyzji, żeby to było super. Mega hiper. Chociaż ja i tak wam powiem, że jeżeli chodzi o takie frezy do robienia rowków bądź do delikatnego planowania, to najlepiej wychodzą frezy, tylko wtedy trzeba bardziej uważać, takie cztero bądź sześciopiórkowe do metalu. One naprawdę wtedy ogarniają temat. No, a nie, nie, mam, o, nie mam tutaj. Postaram się przynieść do następnego odcinka, bo chciałem zauważyć i zaznaczyć, że powstanie, to jest drugi odcinek z serii trzech odcinków na temat frezów do frezarek górnowrzecionowych i w trzecim odcinku, który okaże się, pokaże się za kilka dni, będzie to... Odcinek o frezach do Dremela. A tymczasem ja Was wszystkich pozdrawiam. Bez pitolenia OLO yy, 76. Cześć.